Simorac, niedaleko Cieszyna w województwie śląskim. To tutaj zaginęła 10-letnia Ania. Dziewczynka wracała z zabawy karnawałowej organizowanej w szkole. Nigdy jednak nie dotarła do domu. Tędy szła. Ona tu, tędy i tam. I ona tym chłopcom kazała się wrócić, a ona jakby nie była, tak wszyscy tu mówili, że była niespokojna, ale co, jak, nie wiem. No bo to cały czas my wspominamy ją, bo naprawdę to był szok. Przy tym wszystkim jeszcze kobietę znaleźli, co się utopiła i to było do nas niemożliwe. To takie rzeczy tu się raczej nie dzieją. Nie dzieją. My to dzieci bały się chodzić do szkoły, bo potem żeby rodzice przyważali, bo jakie obce auto jakby stanęło, to uciekały dzieci. Nie? Tak, bo tutaj już taka była teoria, że tu się taki świat pojawił, nie? To była, tak mówili, że to była Łada. Łada tak. Bo ona mi oświetliła cały dom, bo ja prawie miałam gości. Tak, on tu wyjechał i jeszcze mówię do znajomych, mówię, co za idiota na takich długich światłach i tak szybko, jak dzieci wychodzą ze szkoły. Nie? Hipotezy w tej sprawie były przyjęte w zasadzie dwie podstawowe. One oczywiście się potem w różny sposób rozdzielały i mnożyły, ale podstawowa była taka, że Ania padła ofiarą przestępstwa o charakterze seksualnym, przestępstwa związanego z handlem ludźmi lub przestępstwa, które miało być popełnione przez na tle, powiedzmy, sporów rodzinnych. Ani jedna, ani druga wersja, moim zdaniem, nie została w żaden sposób uprawdopodobniona. Pani jest babcią, tak, Ani. Tak. Niby babcią, ale czy to była wnuczka, to ja też nie wiem. Prawdopodobnie nie. Jak się to stało, to policja przyjechała i powiedzieli mi, że mieli takie telefony na policji, że to dziecko zabrał sobie uciec. No i tyle. A jak Ania się zachowywała tego ostatniego dnia? Bardzo była grzeczna, bardzo. Ale ja im nie chciał pójść, bo to mieli taką szkołę, taką zabawę, wieczór tam jakiś to tam robili, a ona nie należała, bo przecież była ona w czwartej klasie. No ale babciu, ja pójdę. I potem ja padłam, ale nie chodź z powrotem sama, tam są dzieci, były tu sąsiadki i wołali ją podobno, że nie szła, że nie chciała iść. Przeżywali wszyscy, że liczył, że to też jest jego, ale my w to nie wierzymy. Od zniknięcia Ani minęło 25 lat. Śledczy wykorzystali wszelkie możliwości wyjaśnienia tej sprawy. Bez Państwa pomocy nigdy nie dowiemy się, co stało się z dziewczynką.